Cześć, witajcie na kanale Stamper Channel. Dzisiaj chciałem Wam przedstawić gościa, będzie nim Jakub Wojdyło. Cześć Jakub. Cześć. Jakub Wojdyło, czyli E-concreto. E-concreto, czyli konkretnie. Czym jest E-concreto? E-concreto konkretnie to jest marka, której właścicielem jest firma Optimum, producent betonu architektonicznego, mikrocementu, farb użytkowych typu farby tablicowe, farby kredowe, renowacyjne. Jesteśmy i producentem, i dystrybutorem, także zajmujemy się i produkcją tego typu produktów i sprzedażą. Jasne, powiedz mi, to jest handel krajowy, międzynarodowy? I krajowy, i międzynarodowy. Jeżeli chodzi o beton architektoniczny, który jest naszym takim korowym produktem i tutaj śmiem twierdzić, że jesteśmy liderem na rynku polskim, to jest to głównie w tym momencie Polska. Natomiast mamy też produkty, które sprzedajemy na zachodzie. Dobra. Wiesz, normalnie pewnie jest to oczywiste, ale tutaj zapytam, żebyśmy mieli bardzo jasny obraz tego, co się dzieje u Was w firmie. Kto najczęściej korzysta z Waszych usług? Jakie branże? Głównie myślę, że 90% to są klienci indywidualni. To są klienci, którzy kupują bezpośrednio produkty, sami aplikują na ścianę, czy jest to beton architektoniczny, czy farby, na przykład farba tablicowa lub farba kredowa. To są produkty, które są do użytku, powiedzmy, do it yourself, czyli przygotowane do użytku bezpośredniego przez klienta. Natomiast mamy też gamę produktów, która jest troszkę bardziej wymagająca i tutaj klientami są wykonawcy i to jest mikrocement, posadzka bezszwowa, która w tym momencie no jest, zaczyna być hitem w Polsce powoli. Okej, a czyli klient indywidualny, więc jak pozyskujecie swoich klientów? To jest sieć sklepów czy jakiś inny kanał? Mamy zarówno, przede wszystkim sprzedajemy bezpośrednio do klienta. Robimy to, powiedzmy, wielokanałowo, ponieważ mamy i zarówno swój sklep internetowy. Jesteśmy dosyć aktywni, jeżeli chodzi o media społecznościowe, ponieważ mamy profile i na Facebooku, i na Instagramie, na Pinterestie, na Twitterze. Mamy swój kanał na YouTubie. Staramy się również i na tym kanale, i na Facebooku dostarczać klientom treści, które pozwolą im samym wykonać po prostu produkt, który sprzedajemy. I że tak powiem, to jest jeden z kanałów sprzedaży, czyli sklep internetowy, sprzedajemy tutaj bezpośrednio. Oprócz tego korzystamy z chyba najpopularniejszej platformy w Polsce, czyli z platformy Allegro, na której to sprzedajemy, również na innych platformach, natomiast ta chyba jest warta wspomnienia, ponieważ no, tutaj wiedzie prym, jeżeli chodzi o sprzedaż na rynku polskim. Tutaj wspomniałeś kanale na YouTubie, tak? Czyli to są filmy instruktażowe, jak klient powinien wykonać sobie, jak używać Waszych produktów, tak? Tak jest, staramy się dostarczać klientom treści, które pozwolą im jeszcze łatwiej, oprócz tego, że mogą sobie oczywiście przeczytać, w jaki sposób wykonać dany produkt, jeszcze łatwiej przyswoić tą wiedzę. Sorry za taką serię pytań, jak to mówią, tak krótka pytanie, krótka odpowiedź, ale jeszcze kilka takich, żebyśmy po prostu Was poznali jeszcze bardziej, bo jak długo już prowadzicie tą firmę? Prowadzimy już od połowy lat 90. De facto firma początkowo zajmowała się sprzedażą farb no bardziej na skalę przemysłową i troszkę o innym charakterze. Około 3-4 może lata temu zaczęła się ukierunkowywać, no była to nasza jakby decyzja wspólników, żeby i stronę obsługi klienta indywidualnego, który ma dosyć sprecyzowane potrzeby. My jesteśmy dobrzy w słuchaniu klientów, wiemy czego klienci chcą i takie rozwiązania postanowiliśmy dostarczyć klientowi. Jasne, a tutaj jeśli jak zapytam Cię też o, bo wspomniałeś o wspólnikach, tak? Czyli prowadzicie to wspólnie, ale też zatrudniacie osoby, no bo tutaj wymieniasz też szereg kanałów, które są marketingowe, a jeszcze pewnie są inne, o których nie wspomnieliśmy. To jak duża jest firma? Zatrudniamy razem z obsługą produkcji około 15 osób i to jest moja część produkcyjna, część marketingowa, sprzedażowa plus kadra zarządzająca. Natomiast no myślę, że połowę stanu zatrudnienia to są osoby, które zajmują się stricte obsługą klienta, przygotowaniem sprzedaży. Tutaj bardzo dużą rolę według nas gra właśnie obsługa klienta, więc tutaj staramy się bardzo świadomie do tego podchodzić. Okej. A też wspomniałeś, że początkowo były to jakieś inne produkty, tak? A później ta paleta się rozszerzała. W tej firmie jesteś od początku, tak zapytam? Nie jestem od początku. Dołączyłem do zespołu 10 lat temu. To praktycznie już połowie historii całej tej firmy. Natomiast mówię, taka główna zmiana zaszła około 4-5 lat temu, kiedy zdecydowaliśmy, że zmieniamy, jeżeli chodzi o strategię działania firmy, zmieniamy trochę profil, idziemy w stronę obsługi klienta indywidualnego. Uczymy się sprzedawać bezpośrednio do klienta indywidualnego, ponieważ to było jakby największe wyzwanie z punktu widzenia firmy, która obsługiwała de facto sprzedaż za pomocą sieci sprzedaży zewnętrznej. No i od 5 lat trwa ta nasza przygoda jakby z nową strategią, która no myślę, że całkiem nieźle działa. Wiesz, na pewno dzisiaj chciałbym, żebyśmy też porozmawiali o tych ciężkich czasach, które przyszło nam teraz prowadzić biznes, ale jak się okazuje, to wy już sporo wcześniej tak działaliście, dlatego że z tego co wiem, nie macie żadnego sklepu stacjonarnego, tak? Nie mamy żadnego sklepu stacjonarnego. De facto 100% sprzedaży odbywa się wysyłkowo, więc tutaj ten model jest, myślę, że elementem z punktu widzenia firmy, która dostarcza produkty wykończeniowe. Wielu klientów było przyzwyczajonych jeszcze kilka lat temu kupować tego typu produkty w sklepie albo w sklepie, który należał do jednej z sieci sprzedaży dużych albo w sklepie jakimś tam lokalnym, ale jednak woleli klienci pójść kupić ten produkt stricte w sklepie. Dlatego teraz to się wydaje może decyzja oczywista, tak. Natomiast jeszcze 3 lata temu, w momencie gdy podjęliśmy decyzję, że zaczynamy sprzedawać głównie w internecie za pomocą sprzedaży wysyłkowej, no to nie było takie oczywiste, to było jednak wyzwanie. Zapytam trochę o klientów, bo klientów, jak już powiedziałeś, pozyskujecie przez social media, przez inne kanały takie, tego typu marketingu. Ale jest to klient powtarzalny, nie wiem, jak dacie radę jakoś to zbadać, czy klient się powtarza, czy to jest klient jednorazowy, on przychodzi, wykańcza i koniec. My jesteśmy specyficzną branżą, tutaj nie jest to branża bardzo powtarzalna, to znaczy klienci, którzy do nas przychodzą i którzy kupują u nas produkt, aplikują go na ścianę, robią sobie fajne wykończenie czy salonu, czy kuchni, czy podłogi. I kolejny raz de facto będą potrzebowali ten produkt lub podobny za kilka lat. Więc u nas jakby walczymy o tego klienta, który do nas wróci, ale mamy świadomość tego, że on może wrócić za kilka lat. Natomiast bardzo, niezależnie od tego, bardzo dbamy o to, żeby wszyscy klienci, którzy u nas kupili, którzy są zainteresowani naszymi produktami, mieli informacje na bieżąco, co się u nas dzieje. Dlatego tak prężnie działające profile na mediach społecznościowych. Tam jesteśmy w stanie tak naprawdę na bieżąco informować klientów o nowościach, o tym, co się dzieje. Wielu klientów, którzy już mają nasz produkt na ścianie, czy jest to beton architektoniczny, czy farba tablicowa, czy mikrocement, dzielą się z nami zdjęciami, swoimi doświadczeniami. I w ten sposób budujemy tą świadomość marki, która jest bardzo ważna z punktu widzenia sprzedaży w dzisiejszych czasach. Okej, powiem tak, z obrazu, który nam tutaj prezentujesz, jak firma wygląda, to wynikałoby, że to pytanie, mówiąc prosto, będzie łatwe, tak? Bo wy już online działaliście, a większość firm w trakcie pandemii przenosi się, w trakcie COVID-u przenosi się właśnie do świata online. Jak to w waszym przypadku? Czy widzicie tą różnicę, co było przed pandemią, a teraz? I jak to wygląda? Ja myślę, że każdy przedsiębiorca, który już sprzedaje, czy sprzedawał przed pandemią, przed tym pierwszym lockdownem w internecie, ma podobne doświadczenia. Świadomość klientów, którzy kupowali w internecie przed pandemią, była duża, rosła, natomiast pandemia wymusiła pewien dużo szybszy postęp, jeżeli chodzi o rozwój świadomości klientów, jeżeli chodzi o zakup w internecie. My to bardzo odczuliśmy, byliśmy na to przygotowani, cały czas nad tym oczywiście pracujemy, natomiast każdy przedsiębiorca, który dostarcza klientom produkty online, myślę, że ma podobne doświadczenia, czyli duży wzrost świadomości klientów, jeżeli chodzi o zakupy w internecie. Okej. A jakieś rozwiązania, coś zmieniliście w trakcie COVID-u, jakieś działania, coś wprowadziliście, jakieś inne rozwiązania, czy raczej jak gdyby, tak jak było to w procesie, tak to trwa? To znaczy cały czas wprowadzamy nowe rozwiązania do firmy. Musieliśmy zmienić na pewno kwestie związane z logistyką, samoobsługą sprzedaży ze względu na duży wzrost zamówień. Musieliśmy dostosować pewne procesy w firmie, które po prostu były nieprzygotowane. No nie byliśmy przygotowani na taką ilość zamówień. Dlatego tutaj dużo rozwiązań informatycznych, które i procesowych, które po prostu pozwoliły nam sprawnie realizować te zamówienia. Natomiast jeżeli chodzi o jakby główne założenie dotyczące prowadzenia biznesu, czyli budowanie tej świadomości marki, dostarczanie klientom przede wszystkim rozwiązań, to tutaj ta strategia się nie zmieniła. Tutaj jakby konsekwentnie idziemy cały czas w tym samym kierunku. Czyli kilka lat temu odważna decyzja i mówiąc wprost przeniesienie do tego kanału sprzedaży. Czy jakieś kolejne odważne decyzje szykujecie w najbliższym czasie w firmie? My cały czas podejmujemy odważne decyzje. Prawie rok temu, no 9 miesięcy temu podjęliśmy decyzję, że również rozpoczynamy sprzedaż na rynkach zachodnich. W tym momencie już część naszych produktów sprzedaje się w Wielkiej Brytanii, we Francji, w Niemczech. Mamy klientów we Włoszech, w Holandii, w Hiszpanii. W tym momencie wychodzi pierwsza dostawa również ze Stanów Zjednoczonych, więc idziemy, że tak powiem, za ciosem. Więc cały czas podejmujemy odważne decyzje i staramy się nasze rozwiązanie, które przetestowaliśmy na rynku polskim, przenosić również na rynki globalne. To oczywiście jest proces, to trwa. Wszystkiego uczymy się od początku, natomiast no, nie boimy się odważnych decyzji. Ale tak właśnie jak wspominasz teraz, że jesteście również na innych rynkach, to jeszcze tak wrócę do tych właśnie sytuacji covidowych, czy ta fala zamówień, która wpłynęła do Waszej firmy, no oczywiście jest to super, ale ona jest w większości rynku polskiego, czy raczej zalewają Was też zamówienia coraz częściej z zagranicy? Tutaj odczuwamy to, myślę, że bardzo podobnie na wszystkich rynkach. Rynek polski, śmiem twierdzić, że się posunął najbardziej do przodu, ponieważ rynki zachodnie jednak od strony tego rynku e-commerce były dużo bardziej świadome i dużo bardziej rozwinięte. Polska już, ta świadomość tak była duża, natomiast to, co się stało, to jest, mówię, to jest tak naprawdę rozwój świadomości klientów, jeżeli jest zakup w internecie. W ciągu 3-4 miesięcy posunęliśmy się do przodu o 5 lat. Jasne, no, cieszymy się właśnie na takie rozmowy na naszym kanale również, kiedy jest w tym wszystkim, w tej układance całej, tej covidowej, tych obostrzeniach, to jak inne branże inaczej są dotknięte tą sytuacją, jest wzrost, ale biznes to system naczyń powiązanych, więc na pewno też jak gdyby patrzycie na zewnątrz, co się dzieje, tak, i swoje działania układacie poniekąd pod sytuację na rynku. Ale też wewnątrz zespołu, skoro byliście jak gdyby podjęliście taką decyzję kiedyś, tak teraz pewnie również, że tak powiem, dyskutujecie o różnych sprawach i to może być bardzo ciekawy teraz przekaz do naszych widzów. Co wy radzicie przedsiębiorcom, co wy radzicie obywatelom, co powinni robić teraz, żeby utrzymać siebie i żeby było, mówiąc wprost, na zakupy u was, tak? Czyli jak uniknąć tego kryzysu albo sprawić, żeby skutki były jak najmniejsze? Znaczy powiedzmy sobie szczerze, kryzys jest i to, że tak powiem, trudno z tym polemizować, no natomiast tak. Każdy kryzys, jak wiemy z historii, również jest dużą szansą. W tym momencie myślę, że przechodzimy zmianę wręcz epokową, jeżeli chodzi o prowadzenie biznesu, no, głównie sprzedażowego, ale nie tylko. Ja bym ją porównał wręcz do wejścia telewizji na miejsce radia, bo w tym momencie tym medium, które jest cały czas jednak chyba niedoceniane, chociaż wszyscy myślę, że powoli zaczynają sobie to uświadamiać, jest internet. I ta zmiana epokowa została przyspieszona bardzo przez pandemię. I taka moja rada, myślę, że do wszystkich przedsiębiorców jest taka, że po pierwsze nie jest za późno, żeby zacząć sprzedawać w internecie. I myślę, że większość branż, może nie każda, ale większość branż może z tej szansy skorzystać. Tylko po prostu trzeba tutaj się przygotować na odważne decyzje, na zmianę myślenia, ponieważ rynek, który się otworzył w tym momencie, jeżeli chodzi o sprzedaż online, jest, nie chcę mówić nieograniczony, ale jest tam miejsce naprawdę na dla wielu przedsiębiorców, którzy chcieliby sami po prostu zacząć działać i sprzedawać. Myślę, że to, co też się zmienia powoli, to jest to, że powoli jakby zmienia się struktura sprzedaży, to znaczy producenci tacy jak my, którzy do tej pory sprzedawali za pośrednictwem firm zewnętrznych, za pomocą sklepów, muszą powoli zacząć się uczyć sprzedawać samemu i dostarczać klientowi rozwiązanie bezpośrednie. Super. Świetna odpowiedź na koniec. Ja pozwolę sobie tylko sparafrazować kawałek tej odpowiedzi Twojej. Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć sprzedawać w internecie. I tego oczywiście w miarę możliwości Państwu również życzymy. Jakub, dziękuję Ci bardzo za tą rozmowę. To jeszcze oczywiście nie jest koniec naszej rozmowy, bo mamy jeszcze kilka tutaj punktów. Jeden ostatnio tak nazywam przekornie, co reżyser miał na myśli, o coś chciał to pytać reżyser, to wylosujesz tutaj. Proszę, losuj. Pokaż, co tam wylosowałeś. O, myślę, że to jest takie dobre pytanie również. Za co jesteś wdzięczny? Za co jestem wdzięczny? Ja myślę za to, że żyję, że jestem zdrowy, że moja rodzina, moi wspólnicy świetnie się mają i to jest, myślę, że jedna z niewielu rzeczy, których nie jesteśmy w stanie w życiu kontrolować, więc myślę, że to jest najważniejsze. Wszystko inne jesteśmy w stanie kontrolować. Kryzys jest również szansą. Jesteśmy w stanie z takiego kryzysu wyjść obronną ręką. Kwestia tego, jak do tego podejdziemy. Natomiast mówię, na zdrowie nie mamy wpływu niestety, pomimo tego, że żyjemy coraz dłużej, to myślę, że jest najważniejsze i za to jestem wdzięczny. Super, no to od siebie i od Stampera jeszcze więcej zdrowia życzymy. Na naszym kanale prowadzimy właśnie takie rozmowy. Zapraszam tutaj gości właśnie, żeby podzielili się swoim doświadczeniem i radami dla biznesu. Chcielibyśmy, żeby ten kanał trwał dłużej, więc jeśli możesz kogoś zarekomendować do kolejnej rozmowy, to jest ten czas. Chętnie zarekomenduję firmę, która myślę, że jest ciekawym przypadkiem z punktu widzenia tego, co się w tym momencie dzieje. To jest firma Switch Event Dawida Pacuta, która zajmuje się eventami, które w tym momencie są bardzo trudnym produktem, a jednak dają radę i sobie świetnie myślę, że radzą. Także myślę, że rozmowa z Dawidem będzie całkiem ciekawa. Dawid, na pewno będzie ciekawa rozmowa. Panie Dawidzie, będziemy chcieli Ciebie również zaprosił tutaj do nas, zadać właśnie te konkretne pytania, no i posłuchać Twoich rad dla biznesu. Jakub, dziękuję Ci jeszcze raz za rozmowę. Dziękuję bardzo. Na koniec, tak żeby już było po polsku, to oprócz tego zdrowia, czego jeszcze można życzyć Wam i Waszej firmie? Ja myślę, że tak powiem, to czego najbardziej się boimy i na co liczymy, to jest, nie chcielibyśmy w żaden sposób zostać dotknięci przez, ja wrócę do tego tematu zdrowia, przez jakieś negatywne czynniki dotyczące zdrowia, bo w tym momencie mamy tak jasno określoną strategię dotyczącą rozwoju na przyszłość, że w tym momencie chcemy tylko długo żyć. Jak Super. Tylko będziemy wystarczająco długo żyli, to myślę, że zrobimy wielkie rzeczy. No, to w takim razie jeszcze raz tego zdrowia. I Państwu również oczywiście życzymy zdrowia i dziękujemy za dzisiejszy odcinek i zapraszamy na kolejny. Do zobaczenia. Szanowni Państwo, jeśli ktoś z Państwa prowadzi restaurację, kawiarnię, salon kosmetyczny, salon fryzjerski lub jakikolwiek inny punkt usługowy, to pamiętajcie, że Stamper to również aplikacja z programem lojalnościowym, dzięki któremu w nowoczesny sposób możecie zrealizować i pozyskać nowych klientów. Więcej informacji dowiecie się na www.getstamper.com.